Witam, z tej strony Jack Bunch, dziennikarz Weasel News. 27 czerwca 2022 roku, około godziny pierwszej, miał miejsce napad na bank. Jestem świeżo po wywiadzie z funkcjonariuszem policji Dixonem Machetą, który opowiedział nam, co się stało. Przed paroma minutami funkcjonariusze SASP-u dostali zgłoszenie o napadzie na bank przy drodze Great Ocean Highway. Po dotarciu na miejsce napastnicy odmówili negocjacji, przez co został nałożony na nich kod czarny. Napastnicy w liczbie czterech zaczęli uciekać z miejsca zdarzenia, aczkolwiek funkcjonariusze policji szybko zastosowali manewr PIT. Napastnicy otworzyli ogień w stronę SASP-u. W trakcie strzelaniny poszkodowanych zostało aż czterech napastników i tylko dwóch funkcjonariuszy policji. Po strzelaninie w krótkim czasie wszyscy poszkodowani zostali eskortowani na szpital wraz z medykami, którzy udzielili niezbędnej pomocy na miejscu zdarzenia. Przewinienia, jakich dokonali napastnicy, to usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza policji, posiadanie broni bez zezwolenia oraz napad na bank, co skutkowało wyrokiem w wysokości 85 miesięcy pozbawienia wolności. Weasel jest tam, gdzie coś się dzieje. A to wszystko na dzisiaj. Mówił dla Was Jack Bush. Słyszymy się w następnym reportażu.